Dzień dobry. Take it away, take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. To są kosmetyki. To są kosmetyki. Nie. Tak. Proszę oddać. Proszę oddać. Nie, to nie są kosmetyki. Dzisiaj na śniadanko dim sumy, tost z awokado i pyszne świeże owoce. Dobrze. Co się śmiejesz? Co cię tak bawi? Dzisiaj już nic, bo wiesz, ale wczoraj mnie bawiło. Dzisiaj tak jest więcej. Thank you so much. Wczoraj jak przyjechaliśmy, z samego rana byliśmy bardzo głodni, więc stwierdziłam, że zamówię sobie bajkla z łososiem, no bo on jest taki treściwy, duży, mięsisty. I tak dzisiaj jest więcej, bo jest o jeden więcej, nie wiem dlaczego, ale wczoraj dostałam takie dwa malutkie bajgielki. Jesteś bardziej doświadczona dzisiaj, ale to, żeby było jasne, to ty zamówiłaś te bajgle jako jedyną potrawę. Tak. Bo mogłaś sobie i pan tak dziwnie na mnie spojrzał, ja myślę, co on, przecież bajgiel jest taki wielki zawsze. Takie przecież malutkie. I takie malutkie. Ale dobre, nie? Tak. Jedziu, jakie ty masz piękne buty, siandałki brokatowe. Ja pamiętam, jak byłam nastolatką i tak się ekscytowałam Tedem Bakerem i wtedy kupiłam sobie taką torebkę z kokardą plastikową. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pokazywałam ją tutaj na YouTubie. Ja jak byłem dzieckiem, ekscytowałem się Dubajem. Prawda? Niestety na ekscytacji zostało, ale tutaj już od razu widzisz, spełnienie tatusiowych marzeń. A to jest taki hit, przeleciałam sobie w tych moich kapciach, bo stwierdziłam, że do samolotu wygodnie i klapki i też są ciepłe, więc nie muszę skarpet zakładać. Co ty robisz? I nawet teraz, jak jest tak bardzo ciepło, to powiem wam, że super wygodnie. Mam na sobie spodenki, taką koszulę z krótkim rękawem i takie bambuszki. Tylko na śniadanie oczywiście, do miasta nie będę w nich szła, ale naprawdę powiem wam, że bardzo komfortowo. Oj, śniadanie chyba dobrze wyszło. To maj dziadu, pan chce łóżko pościelić. Siedem dziewcząt z albatrosa. Zaraz cię pan tu poduszką zdzieli, zobaczysz. Chodź tu. I pozostał mi po tobie. You see what I have? Biorę ci taką drogę, żeby wiedział, która to jest droga. Oj, które by dojść do was na basen? U Charlie wjeżdża nowy zestaw, strój kąpielowy z Gapa. Taki fajny, mieniący się srebrno-szary. Do tego kapelusik Kenzo. Do tego kroksiki. O Jezu, dziękuję, co to jest? Czy to jest laurka? Tak, czy to są takie serduszka? Tak, dziękuję, misiu. Rękawki, gwiazdki i do tego, do kompletu, gwiazdkowe okularki. To założyć, potem wrzucić do wody. Ciebie wrzucić do wody? Tak, zatonę i wypuścić. Zatonę i wypuścić. Tak na poważnie? Na prawdziwo? Jak byliśmy ostatnio w Omanie i Charlie bała się sama pływać w rękawkach, no to w końcu podjęłam takie mocne kroki i wrzuciłam ją do tej wody, pamiętasz? Do basenu, bo nie chciała się ode mnie odkleić, mimo że miała rękawki na sobie. Wrzuciłam ją, poszła pod wodę, tak? Ale szybko wypłynęłaś na górę w tych rękawkach. No i od tamtej chwili odważyła się sama pływać w rękawkach. Bardzo dobrze, ona jest pływaczka, tak. Prawda? Także Charlie mówi, musisz mnie znowu wrzucić i ja wypłynę. A czy będziemy nurkować? Będę nurkować? No, dobra. Wow, jakie one są duże! Zobacz! Takie tak. Będziesz miała fajne? Nie no, cudo! Tata ci okularki otworzył, zobacz. Jakie to jest meci. Jestem matka wariatka, po prostu mi się tak takie rzeczy podobają. Znalazłam to przez internet. Przecież ja to kupiłem. I wysłałam Lukę do sklepu. Pokaż się, Jezu. Ten rękawek jest większy niż twoja głowa. Gorsze, jakby był większy od mojej głowy. O Jezu.
Dzisiejszy film powstał we współpracy z firmą wakacje.pl. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie pojechać na wakacje, szukacie najkorzystniejszej oferty, to znajdziecie ją właśnie na wakacje.pl. Atrakcyjne wyjazdy, parkingi, ubezpieczenia i wszystko w najkorzystniejszych pakietach. Nie musicie szukać wycieczek w różnych miejscach sieci, bo na wakacje.pl znajdziecie najlepsze oferty ze wszystkich biur podróży w jednym miejscu. Klikajcie w link w opisie, żeby znaleźć swoje wakacje marzeń, a my lecimy delektować się naszym Dubajem. Strój kąpielowy, narzutka, gotowe. Habibi, come to Dubai! Bye bye! Come to Dubai! Dubai, nie bye bye! Bye bye! W ostatnim vlogu pokazałam wam i opowiedziałam o moich nowych zębach. I wiecie, ja w ogóle jakby nie oczekuję jakichś super tam komentarzy, że Boże, jakie piękne zęby. Ja się liczę z tym, że dla większości te zęby po prostu wyglądają bardziej sztucznie niż naturalnie, natomiast mi na takim efekcie zależało. Ale jedyne, co wam jeszcze chciałam tak dopowiedzieć, że teraz troszeczkę inaczej się wypowiadam, inaczej mówię, z tego względu, że tak jak mówiłam, ten zgryz nie jest do końca dopasowany, bo czekam, aż zrobię dół. Więc staram się tak mocno nie zaciskać zębów, żeby nie nadłamać sobie tych górnych licówek. Dlatego troszeczkę inaczej mówię niż wcześniej, ale to się zmieni, jak zrobię dół, bo po prostu ja oszczędzam teraz swoje górne zęby, tą szczękę, żeby tych zrobionych licówek nie nadłamać. Mogłabym oczywiście mówić normalnie, ale od razu zahaczam o dół, także jak tylko zrobię dół, to wszystko będzie już sprawne, piękne. No i tak jak mówię, jakby nie oczekuję, żeby się tam innym podobało. Ja jestem bardzo zadowolona, takiego efektu oczekiwałam i no i to mi się ma podobać. A podoba się bardzo. Czekamy, aż nas wpuszczą, tak? Pani poszła sprawdzić, czy jesteśmy gośćmi. Podałam numer pokoju i czekamy. Bardzo to jest wszystko chronione, naprawdę bardzo mocno. Jak woda? Ciepła? No to wskakuj! Pamiętam, jak byłam tutaj z rodzicami, to właśnie też byłam na święta wielkanocne i było bardzo gorąco i też roznosili te ręczniki, no ale wtedy było, ja nie wiem, 40 stopni, a teraz jest taka pogoda. To była Wielkanoc, naprawdę? Tak. Kurde. Ale ładnie pachnie. Ja jeszcze chwilę chcę poleżeć. Tatuś z tobą pójdzie, prawda? Tak. Mamusia będzie tak się delektować tutaj. Nasz hotel znajduje się w samym budynku Burj Khalifa. I naprawdę ten budynek robi takie wrażenie. Mamy tutaj 163 piętra, a my śpimy na 39. Tak, właśnie to jest ostatnie piętro hotelu Armani. Fajne jest to, że zawsze tutaj wszyscy przyjeżdżają oglądać Burj Khalifę, a my sobie w niej śpimy, nie? No przecież to jest ja ciekawe. Teraz jak byłem z mamą, to mniej więcej cały wyjazd polegał na tym, że raz dziennie przychodziliśmy pod fontanny i patrzyliśmy na Burj Khalifę. Mhm. A teraz jakby jestem z innej perspektywy, że z Burj Khalify patrzę na fontanny. Super. Teraz aktualnie jest Ramadan i specjalnie wpisałam sobie w Google, co oznacza Ramadan. Jest to 9 miesiąc kalendarza muzułmańskiego. Dla muzułmanów jest święty, gdyż w tym miesiącu rozpoczęło się objawienie Koranu. Archanioł Gabriel ukazał się Mahometowi, przekazując kilka wersów przyszłej świętej księgi islamu. I właśnie w czasie Ramadanu totalnie tutaj ludzie nie jedzą, nie piją w ciągu dnia, chyba że są już omdlewający, prawda? Bądź z tego co wiem, to chyba daktyle spożywają, jak też bardzo słabo się już czują, ale ogólnie mają taki post i dopiero wieczorem, jak już się ściemni, mogą wtedy jeść. I tylko jak wylądowaliśmy właśnie samolotem już na lotnisku, to w samolocie została podana informacja, że bardzo prosimy, żeby nie jeść i nie pić w miejscach publicznych, żeby uszanować osoby, które ten Ramadan obchodzą. Dubaj zazwyczaj jest takim zatłoczonym miejscem, bardzo turystycznym,
a teraz no nawet po basenie można odczuć, że mniej ludzi przyjeżdża. Są turyści, ale też właśnie nie jest ich tak bardzo dużo, co jest bardzo wygodne do takiego funkcjonowania na co dzień. Byliśmy w Dubai Mallu, czyli w takim centrum handlowym najbardziej popularnym tutaj zaraz obok Burj Khalify i naprawdę też dało się odczuć, że tych ludzi w budynku jest mniej. Na ulicach jest mniej osób w ciągu dnia, bo raczej też osoby się, które praktykują ten ramadan, nie wystawiają na słońce z tego względu właśnie, żeby nie zasłabnąć. Pan przyszedł z lodami. Wow, thank you. Tylko nie wchodź do wody z nim. Masz nie ciumkać. Słyszysz, co ona krzyczy? Nie ciumkaj go. Nie możesz ciumkać się swojego loda. No a co mam z nim zrobić? Księga ulicy mówi jasno, nie ciumkaj lodów córki. Nie ciumkaj mi go. Ja mam swojego. Przepraszam cię bardzo, czy ty odgapiłeś ode mnie stylizację dzisiejszą? Ja miałem pierwszy te spodenki. No ale i to ja są moje jedyne spodenki na wakacje teraz, więc to ty zgapiasz. Tylko jeden ciebie? Nie, jeszcze kolorowe, Adriana. Takie w paski. Ale to są wiodące tak zwane. Ale faktycznie, zobaczyłem, że jesteś tak ubrana, to tak pomyślałem sobie. Widzisz? Ale wy jesteście oboje! Jezu! A ty mnie tylko przytuliłaś, taka mokra! Mamy, tu chodź, obok mamy. Jedziemy teraz do bardzo fajnej restauracji z owocami morza przy samej plaży. Nie? Wygląda fajnie, no. Jak się nazywa? French Riviera. Rozumiem, nie idziemy do wody. Riviera, no. Zobacz. Halo! Kapitanie! A ja robię tak jeszcze. Naprawdę to tak działa, za każdym razem wszyscy się z mnie śmieją, a ja robię tak i w ogóle lepiej widzę. Ostrzej? Tak, ostrzej i tak jakby zawężam sobie obszar, nie? Nie wiem jaką mam wadę, bo już dawno nie robiłam badań. Twoja wada ma wadę już po tym czasie. Ale naprawdę to działa. Kocham cię, mama. O Jezu, ja też ci powiem. A ja ciebie kocham. Naprawdę kocham. Co powiedziała? Ja ciebie naprawdę kocham, nie chcę mieć innej mamy. A ja innej córeczki, Boże. Nie chcę mieć innej mamy. Jeszcze raz coś ci powiem. Do Dubaju, po. Będę pijana, możesz mówić o tym, zobaczysz, będę cię. Ziutek, wstawaj. 4:30 poszedł spać. Oglądał jakieś mecze. O 4:30 poszedłem spać, więc no dlaczego tak? Mogę, bo oglądałem mecz tenisa. Świetnie. Już w samochodziku trochę przyłożyć, później już jak będzie. Chcę zaznaczyć, że jedziemy dopiero 10 minut i jeszcze 10 minut nam zostało, a oni już poznali. Nasza restauracja French Riviera znajduje się w jednym z hoteli. Ma tak przepiękny ogród, właśnie pan nas wiezie do niej. Ktoś do mnie dzwoni. Ale piękne pawie. Kiedyś na wycieczce szkolnej podbiegliśmy do pawie i on nastraszył się. Tak piękne mają, nie? Te pióry, jak się właśnie tak nastroszą. Przyjechaliśmy już do naszej restauracji i wyobraźcie sobie, że tutaj mogą wchodzić tylko dzieci powyżej 7 roku życia. Także nasza restauracja odpływa razem z falą. A mogło być tak fajnie. Chodźmy tam po prostu plażą, może będzie kolejna. Poczekała tak 2 godzinki sobie. Gdzie, pod palmą? Nie, tutaj na plaży. Charlie, poczekasz 2 godziny pod palmą, my zjemy i wrócimy po ciebie? Na plaży poczekasz, okej? Okej? Nie żartowałam! Chodź! To jest bezproblemowe dziecko, co? Ale patrz, myśmy sobie tu musieli przestawić wodę na plaży. Idziemy szukać, kochanie, kolejnej restauracji. Moje serduszko.
Idziemy teraz do Miracle Garden. To jest taki przepiękny ogród z kolorowymi kwiatami, z takimi różnymi figurami właśnie z tych kwiatów. Wielokrotnie widziałam właśnie na przeróżnych zdjęciach. Za każdym razem praktycznie jak któryś z moich znajomych leci do Dubaju, to jest w tym Miracle Garden. A mój to już jest trzeci raz w Dubaju i ani razu tam nie byłam, także koniecznie musimy to odhaczyć. Wyszliśmy z restauracji, było przepyszne jedzenie, ośmiornica, sałatki, wszystko było takie naprawdę jakościowe, dopieszczone. Natomiast była zasada, że minimum musimy wydać na osobę 250 dirhamów. No to tak jest mniej więcej 250, nie wiem, 260, 70 zł. Waluta jest prawie tak 1 do 1 w przeliczeniu do złotówek. Dzieci się to absolutnie nie tyczyło, a że Luka lubi pojeść, to oczywiście wydaliśmy więcej. Co tam się kręci? Ryba? Ryba. Ryba? Ale taka duża ryba czy mała ryba? Mała ryba, bieluszka. Co tu się wyprawia? Na koniu jesteś? Jak ty tam weszłaś? Sama. Jak się robi? Pokaż. Jaki plan przewodniku teraz? Mamy coś? Musimy jechać jednak do hotelu przed tym ogrodem, bo Charlie jest cała mokra. Tak pilnowałeś dziecko na fale. Pilnowałem, to jest zabawa, to jest w czystej postaci. Ona się tylko gdzieś tam pomoczyła, wiesz, dupkę delikatnie. No ale jest mokra. Nie, no tak, tak. Więc przebierzemy ją. Ja też jestem mokry, nie wiem jakim cudem. Ja byłem daleko od wody. Ona gdzieś się przytuliła do mnie, czy coś, wiesz. Przebierzemy się i pojedziemy, nie? Tak. Do 21 jest ogród. No ale ja bym chciała jak najszybciej, żeby była tak, wiesz, fajna pogoda, żeby było ładnie. Nie, no to wiadomo. Bo inaczej to wygląda wieczorem, a inaczej za dnia, o której musisz się ściemnia tutaj. No myślę, że wieczorem już tego nie ma, bo o 21 jest zamknięcie, więc pewnie tu jeszcze z 21 trochę świta, powiedzmy. Tak mi się wydaje, że noc, nie jest to nocną atrakcją. Trzeba je zmienić. Trzeba, wczoraj o 20 wracaliśmy i było już ciemno. Ciemno? Okej. Okay. Nie trzeba je. Wygodnie ci, tak? Tak? Mam tutaj swoim materacykiem. Dubai. To cię tata nauczył, co? Dubai. Bibi! Come to Dubai. Charlociu! Wstawamy! Charlie! Bye bye! Boże, ale się spało dobrze. Drzemeczkę u tatusia. Chodź, położymy ją na chwilkę na łóżku. Ja się w tym czasie przebiorę i jedziemy dalej. Moglibyśmy też pójść teraz spać. Nie, ale szkoda czasu. Się zwolniłem. Na chwilę byłem zawolony, ale już jest okej. Okay. Wszyscy przestaliśmy w samochodzie. Wchodzimy do pokoju, a tutaj taka niespodzianka na nas czeka. Ciasteczka. Tutaj są kanapki nawet w środku. Owoce. Miami. Dobrze, że zmieniam sukienkę, bo już czuję, że pękam. To słońce jest zawsze takie, że tak wymęcza. Jak się siedzi na nim. To ja się muszę przebrać, tak? Na pewno tak robimy? Ja bym tak zrobił. Bo nie, jednak wiesz, jednak ja na przykład widzę ten garden, jak jest dzień, słońce, nie tak już przy nocy. To jest trochę tak ryzykowne, szczególnie, że idziemy tam 30 minut jak coś. Tam chyba pewnie jest jakaś restauracyjka, chwilę usiąść, pobiegać, polatać po tych atrakcjach całych, a nie iść zobaczyć, dobra, zobaczone, odhaczone. Dobra. To jest, myślę, atrakcja ja na 3 godziny. Przebrałam się, przebrałam Charlie w sukienki, żebyśmy pojechały do tego Miracle Garden, ale Luka zobaczył, że jedzie się ponad pół godziny tutaj z samego centrum. Więc jak dojedziemy, to akurat zacznie się ściemniać. To no. Bez sensu, bo to jest tak pięknie za dnia. To jest na parę godzin atrakcja, moim zdaniem. To ja się, jak mam iść do Dubai Mall, to ja się muszę przebrać, żeby wiesz, tam nie było problemu. Ale teraz obiecaj mi coś. Pójdziemy do Starbucksa. Od wczoraj chcę Starbucksa wypić i nie mogę. Dobrze. Tak? Pójdziemy, no. Najpierw, żeby trzymał sobie w rączce. Ubiorę sobie ten komplet, bo jest taka zasada, że nie do końca są mile widziane odkryte ramiona. Wiecie, takie jakieś duże dekolty właśnie w miejscach publicznych, w centrum handlowym, więc wjeżdża to. Pamiętam, jak byłam tutaj kilka już lat temu z rodzicami i właśnie weszłam do Dubai Mallu i wtedy ochrona zwróciła nam uwagę, a dokładnie mi, że jestem źle ubrana i musiałyśmy znowu iść kupić mi bluzę wtedy. Więc żeby było bezpiecznie, wjeżdża ten komplet. Kurde, jak ja nie lubię mieć takich rzeczy porozwalanych w walizce. Żeby nie było, Charlie też już czeka, przebrana w sukienkę do ogrodu.
Ale to nic, ja ją zaraz przebiorę z powrotem. Albo sweterek jej nałożę na to. Szybki nap time. I będzie później biegać do nocy. Tak jak wam mówiłam, śpimy w Burj Khalifie. I zobaczcie na ten widok. Tutaj na samym dole ta taka serpentyna, to są fontanny i właśnie od 18.30 bodajże zaczynają się fontanny, takie show co chyba pół godziny bądź co godzinę. Wygląda to przepięknie, zawsze z dołu oglądałam, a wczoraj pierwszy raz właśnie widziałam, jak te fontanny pięknie skaczą i grają z góry, także jak wrócimy z Dubaju Malu, to wam pokażę, jak to wygląda, bo wygląda to naprawdę obłędnie. Śpimy w hotelu Armani i powiem wam, że on jest tak klimatyczny, cały jest taki ciemny, taki brązowo-czekoladowy, naprawdę robi taki klimat, przy tym jest bardzo nowoczesny. Obsługa, tak jak wam mówiłam wcześniej, jest po prostu tak znakomita, że czasami nawet już Luka mówi, Boże, już za dużo nadskakują przy nas cały czas. Jak mam taki komplecik i idę w miejsce, gdzie właśnie powinnam mieć wszystko zakryte, to się tak czuję tak grzecznie, tak z klasą, że nikogo tam nie naruszam. Na plaży to co innego, nie? Jak sobie założę sukienkę, ale lubię takie zestawy, takie trochę właśnie arabskie. Mam taki fanterkę, no to już byłam tutaj ubrana, ten jest właśnie w taki motyw niebieski, kwiatowy, a jeszcze chcę sobie kupić taki motyw, tylko cały czerwony i to jest firma Be Mystic. Kiedyś wysłali mi jakąś narzutkę i później już od tego czasu właśnie zaczęłam sobie kupować od nich. Lecimy do Dubai Mallu, tam jest bardzo fajne akwarium, przepiękne, duże, z rybkami. Tam nawet możecie pojeździć na snowboardzie, na nartach. Jest wybudowany stok w środku centrum handlowego, także jest naprawdę bardzo spore i też jest kraina Syrenki, gdzie Charlie bardzo chce pójść, także chyba ją tam dzisiaj zabierzemy. Tutaj jest nasz hotel, a tutaj mamy specjalną windę, która prowadzi właśnie, pan mówił, że chyba na G trzeba, która prowadzi do Dubai Mallu. Tylko wystarczy przejść korytarzem. A, musimy kartę przyłożyć. Okej, okay, i co teraz? Tutaj masz. Okej. Okay. I jazda. Dubai Mall. Hello. A tutaj zobacz, jest wjazd na samą górę, na punkt widokowy, ale to chyba też pójdziemy sobie za dnia, nie? Tak, tam jest dużo punktów widokowych, w sensie różne piętra są takie fajne. Ta-da! Weszliśmy do centrum handlowego. Szliśmy dosłownie, nie wiem, z 3 minuty, także fajnie, że zrobili taki korytarz prosto z hotelu do właśnie Dubai Mall. Usiedliśmy na chwilę w Starbucksie i fajne jest to, że w każdym stoliku jest ładowarka indukcyjna, także bardzo nowocześnie i wygodnie. Masz challenge. Dawaj. Spróbować po łyku i odgadnąć, która jest twoja. Ja mam bezkofeinową, a Luka ma kofeinową. Tak, to ja ci już powiem, to jest bezkofeinowa, bo jest jaśniejsza. Dobrze, a spróbujmy. Nie bądź taka mądra. Moja, ale wątpię chyba. Chyba okej, okay. Nie, nie ma się to. Ta jest bardzo jasna. I co? Nie wiem. Ta ma na pewno dużo więcej mleka. Ta mi bardziej smakuje. Naprawdę? Bo tamta twoja jest z cukrem. Nie. Moja jest z cukrem? Żadna nie jest z cukrem. Tamta jest słodka, a ta nie. Która jest moja? To co trzymasz. To jest moje? Tak. Uuu, to dobrze. Mamy identyczną, tylko ja mam z mlekiem migdałowym, a ty ze zwykłym. No i masz decaf. Czyli mam decaf. No, no to o to chodzi. Mam bezkofeinową, ale smakuje, słuchajcie, no identycznie jak kofeinowa, a mnie niestety po kawie kofeinowej czasami za bardzo wystrzela, więc ja muszę się, tak wiecie, planować. Muszę słabsze kawy pić, nie takie mocne siekiery, nie? Jezu, kto to idzie? DJ Khaled czy jak on tam? Właśnie Floyd Mayweather. Kto to jest? Koszykarz. Bokser. O. Wiesz, co się wydarzyło? Patrzę. Idzie Floyd teraz, idzie Floyd Mayweather. Idź do niego po zdjęcie. Nie, właśnie idealnie, nawet lepiej, że nie mam zdjęcia. On zobaczył i ja tak, on tak, i on spuścił wzrok, nie? I jak jeszcze raz spojrzał się, ja zrobiłem tylko takie coś. A on tak rękę trzymał, patrz, tak oszedł normalnie i tak, żeby nie zobaczył, żebym tej, tak. Tak, żeby wiesz, przecież to jest największa gwiazda światowego boksu, największa, nie ma większej. A, żeby pewnie nie robić tak zamieszania, tak? Podziękował mi, że wiesz. Że nie podszedłeś. Nie widzieliście tego, możecie nie wierzyć, ale ja jestem zdolony. Fajnie mieć zdjęcie, oczywiście, ale to, że on z takim approve zrobił do mnie, wiesz, że dzięki, nie? A ja... To dosypia sobie w dzień, drzemie, zamula. Maskoteczka nasza, nie?
modlitwa, godzina modlitwy jakaś, nie? Słychać to? Mi się to kojarzy z Azją Express. No nie wiem, czy słychać w aparacie, ja słyszę. Nie wiem, czy mnie słychać, ale byliśmy w Azji Express. Czy rozumiesz, że widziałem Floyda Mayweathera i do mnie zrobił, tak? Ja go nie zauważyłam, ja widziałam tylko ochroniarzy dookoła. Ja wstawałem na jego walki, przepraszam, że ci przerwałem. Na walki, to jest legenda, 50-0, ma bilans walk, niepokonany. Teraz jak powiedziałeś, że on walczył z Loganem Paulem. No to już na emeryturze, to wiesz, to jakby... O Jezu. I tutaj mamy akwarium, piękne, naprawdę takie bardzo wysokie, tam chyba są rekiny nawet w środku, no pewnie, tak? Że są, tak. Ale obok jest Królestwo Syrenek. I tam idziemy. Gdzie idziemy? Do Syrenek idziemy? Okej, to idziemy. Zrobiłam już rezerwację, zapłaciłam 499 dirhamów, no to tam wychodzi ponad 500 zł, ale jeszcze dopłaciłam 100 dirhamów za wejście luki, bo tylko jeden rodzic jest w pakiecie, także za pół godzinki wracamy tutaj i wchodzimy do środka. Będziesz przebrana za syrenę. Cieszysz się? Mucho. I nurkują z rybkami. Widzisz to? O, wchodzimy do krainy syrenek. Nie no. Boże, ale szaleństwo. Czy ty to widzisz? Boże, to jest chyba marzenie każdej dziewczynki. Hej, hello. Wow. Charlotte, yes. Jakie tutaj są w ogóle stroje fajne. Boże. Przepiękne rzeczy. Wszystko jest syrenkowe. To jest spineczka taka, są paznokcie, długopisy, korona. W tej muszli są stroje i dziewczynki same sobie wybierają, jaki chcą kolor. Charlie oczywiście wybrała różowy. Ja myślałam, że będę mogła z nią iść, a zabrali ją za tą kotarę. Chyba przebrać. No ciekawa jestem, jak ona tam, czy się nie będzie stresować. Może ja się tak sama ekscytuję, że tutaj jesteśmy i cały czas mówię do Luki, widzisz, jak tutaj wszystko wygląda? Jakaś wymarzona kraina taka, nie? Tak. Sama bym chciała, żeby mnie przebrali za tą syrenę. To jest takie super. O Boże, czy ty ją widzisz? Jezu, ja się zaraz popłaczę, to jest takie fajne. Czarnie! A pokaż buźkę, jaki makijaż jest. Boże! Podobasz się sobie? Wow! Pani chce mnie tu naciągnąć. How much? 99 dirhams only. A, czyli 100 zł. What is this? The hair? Okay, let's go. Yes, it will be fun. Czy ty ją, tatuś, widzisz? Jaka księżniczka. Zobacz, jaką ma koronę. Dajcie zdjęcie. Paznokcie jeszcze będą, mówi. Które ci się podobają? A, nie wiecie. Wyszła pazurki też? Dobry pakiet. Dobry pakiet. Cały pakiet widzę. Pazurki, włosy. Ja ją znam, ona tego nie pokazuje, ale w środku widzę, że ekscytacja pełna. Ekscytacja jest? Wybaczcie, że ja tutaj tak piszczę, ale ja po prostu nie mogę z zachwytu. Co to w ogóle jest za miejsce piękne? Chcesz takie włosy? Tak, poprosimy, yes. Kleimy teraz pazurki. Pokaż te pazureczki. Płakać mi się chce, to jest takie super.
Nie ruszaj niu ogonkiem. O, i uśmiechnij do kamery, się uśmiechaj. Boże, to jest takie słodkie. Ujdę jeszcze do... Nie wiem, dlaczego płaczę, ale to jest takie słodkie. Czajno! One more! Ja wszystko rozumiem, no. Uczy się, wszystkiego 5 razy w tygodniu. O Jezu! Ale co? Ja nie do tego zadziałam. Nie, no to jest niesamowite. Charlotte! Ja tu oszaleję. I te rybki z tyłu pływają. Super? Ja super! Super jest! Syrena tam tlen, zobaczcie, sobie wciąga za panią, za kotarą. Charlie się już przebiera, pani mi przyniosła to zdjęcie i ja już myślałam, że zaraz będzie musieli za to płacić. Oczywiście, żebym zapłaciła, bo to jest cudowne, ale pani powiedziała, że to jest w cenie, także piękna pamiątka. Pięknie było, naprawdę. Dziewczyna ogarnęła, że Angelika nagrywa na YouTube i zobaczcie, bardzo się cieszą i chcą zdjęcia. Panie szczęśliwe, wszyscy szczęśliwi. Boże, byłaś niesamowita! A bo... Co chcesz jeszcze? A gdzie są te twoje pazurki? Gdzie zostały tam na stoliku? Mama się popłakała przed chwilą. Wyglądałaś przepięknie. Jak będziesz kiedyś wychodzić za mąż, to ja będę płakać cały czas. Jak ja ją zobaczę w sukni ślubnej. Super było, księżniczko. No widzę, wszystko widzę. Piękne. Fajne to było. Popłakałam się i zobaczyłam dziecko lekko syrenkę, no to było cudowne. No to było co płakać, bo naprawdę to było mega wzruszające. Charlie, patrz co jest jeszcze. Jesteś miską, jak mama kiedyś w mysie. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, pokaż. No nie, no to już jest hit po prostu. Co to szarpa oznacza? Co ona oznacza, że co? Że wygrałaś? Co wygrałaś? Konkurs na syrenkę? To prawda. Że ładnie wyglądam, tak jest. To są jakieś takie, widzisz, inne makaroniki. Jakieś czekoladowe. Ja biorę tą Marię Antoninę herbatę i biorę tego normalnego z różą. No tak uwielbiam po prostu. Makaronik różany jest cudowny. Jeden jest mój, różany, i te dwa są twoje, malinkowe. Zróbko. Spróbuj. Dobre? Wiesz, że ja lubię kaskadne wylody? Ja wiem, bo ty lubisz wszystko słodkie. Pokaż to. A gdzie jest druga połówka? Nie odpadła? Ma, to jest taki fake. Okej. Okay. To jest tak, zobacz, panie Luka. Dobre? Ale herbatą, daj Air Grey'em. Och, to ja kocham takie. Prawda? Mm. Jak herbata moja. No. Ale jakie słodkie. Prawda?
Oj nie, to jest to za najlepsze słodkie w tym wszystkim. Pyszne, ale to jest dla mnie za słodkie. Lepszy. Ten czy ten? Spróbuj moje blanie. Bez porównania. Boże, jakie przesłodkie espresso. Boże, jakie malutkie i do tego masz czekoladkę. Oddawaj tego cukierka. Źle wyszłaś na złodziejstwie. Co to są? Daktyle? Daktyle. I ja to muszę jeść znowu. Ja cię to zabrałam, żeby musiał jeść. Żeby musiał jeść? Tak. Też od nas? Okej. Okay. A takie ziemniaczki, pire? Masz potatoes? Włączyłam to. A, okej, okay. Zamówiłaś też, tak? Włączyłam ryż i brokuły. Okej, okay. Ryż, brokuły i ziemniaczki. Lubię brokuły, zobaczysz, że lubię brokuły. Czy to jest czarna herbata? To jest jakaś malinowa herbata, czy nie? Czy tak wygląda przez to światło? Możliwe, ale trochę czerwonawa. Niektóre jakby państwa nazywają, nazywają herbatę po kolorze. Jesteśmy teraz w restauracji Czymburak i to jest taki pan trochę jak Nusret, też z Turcji i też jest to restauracja, gdzie są steki i takie fajne mięska. Taka lampka. Mniejszy wybór steków jest, ogólnie to jest mięcha, więc jest taka turecka, nie? To takie bardzo popularne miejsce, co chciałam powiedzieć. O herbacie coś? A, no i to jest turecka restauracja i mają turecką herbatkę na koniec nam dawali wczoraj nawet, tak, nie? Czaj. Czaj. I mi się wydaje, że bo tak pachnie jak czaj, że oni zrobili tą czaj tylko w dużym, większym... Ale pan cię spytał, czy Turkish tea, czy... Taka, czy... Aha, okej. Okay. Habibi! Słabo widać, ale nasz dom pokazuje, że trzeba wracać. Zobaczcie, Burcz Kalifa ma pokaz, Burcz Kalifa świeci. Pokaz fontan jest w tym momencie, czyli... Może zdążymy, załapiemy się, do której jest. No, pewnie nie, myślę. U nas w ogóle jest taka fajna opcja w pokoju, że na dole jak te fontanny tańczą i grają, to u nas w pokoju możemy na iPadzie włączyć ten dźwięk. To jest hit w ogóle. To jest jakoś tak kompatybilne razem, nie? Mega. Może się załapiemy jeszcze dzisiaj na to. Dzisiaj show. Wątpię, ale... Jak nie, to jeszcze tutaj trochę jesteśmy... No tak, tak, oczywiście. Będziesz jadła kurczaczka? Tak? Chlebka chcesz? Proszę bardzo. Miami chlebek? Czy ty naprawdę zamówiłeś co dla samego siebie? Dla mnie i dla mojego alterego. Ja jestem po prostu w szoku. Przecież to jest ogromne. Thank you. Steczek jest po prostu cudowny. Co zamówiłaś, powiedz mi? I coś jeszcze zamówiłaś? I coś jeszcze? Idzie. Coś oni planują, bo trzy razy już się odwraca, że show, patrzą, że mamy aparat, coś się szykuje. Wyjdź od pana. Wow. Uważaj. Thank you so much. Ale nam zrobili show. Thank you. Co tu się działo? Co? Co to wy? Grali i co robili ogniem? Takie z tego wszystkiego mam zimnego steka, ale było warto. Po prostu wow.
Widzieliście coś takiego? Ja widziałam wcześniej, jak te ryby nawet, czy te mięska pan robił, ale teraz to po prostu przesadził z tym ogniem. On powiedział, że będzie największe show teraz. Nie? Największe show, no cudownie. Mój bydlak, proszę bardzo, zje jeszcze połowę mojego steka. Właśnie tutaj te fontanny tak pięknie skaczą, tańczą, gra muzyka, ale już jest 23. W Polsce teraz jest 20, bo 3 godziny różnicy jest. Także my jeszcze nie śpimy, bo nie przestawiliśmy się, ale już niestety tego pokazu nie ma. Zobaczymy jutro. Chodziliśmy się gdzieś dookoła Burj Khalifa, chodziliśmy, nie wiedzieliśmy, z której strony jest wejście, bo wcześniej w ogóle inną stroną wyszliśmy, ale już dotarliśmy, jesteśmy blisko. Tak pięknie palmy świecą na wejściu, tutaj są takie mniejsze fontanny. No, Dubaj jest magiczny, naprawdę, to jest takie miejsce, że chciałabym tutaj wrócić i 20 razy. Charlie już jest wykąpana w piżamie, ja teraz skakuję pod prysznic. Super dzisiaj było, jutro czeka nas dużo innych fajnych atrakcji. Co ty to mówisz? Co? Ja mówię ci, co mam. Podpowiadasz, co mam mówić? Tak. No i co mam teraz powiedzieć? Było super. Widzimy się, kochani, w kolejnym vlogu, który będzie już niebawem, tak? Bo jutro tata nagrywa, a mama nagrywa pojutrze vloga. Tak? Dobranoc. Kochamy Was bardzo.